Rozpoczynamy obrady. Przechodzimy do punktu 9, w którym mamy interpelacje i zapytania. Informuję, że w tym punkcie radni mogą składać interpelacje na sesji w formie pisemnej. Również zaznaczam, że radni mogą składać interpelacje w formie pisemnej między sesjami. Czy są jakieś zapytania, interpelacje? Proszę, pani radna Elżbieta Kramarczuk. Tylko coś... Dobra, momencik. Przepraszam, panie Marku, bo nie miałem uruchomionego. Już jest zalogowany. Także pani Elżbieto, proszę przekazać. Dobrze. To w kolejności jest radny pan Marek Janas, później pani Elżbieta Kramarczuk, następnie Paweł Szymański. Panie Marku, tak. Halo, o jest. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Składam interpelację w sprawie już, którą sygnalizowałem przy relacji komendanta policji. W imieniu przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie rynku, a także mieszkańców dokonujących tamże zakupów, składam interpelację w następującej treści. Ideą rewitalizacji płyty rynku było m.in. zapewnienie dostawcom towaru swobodnego dostępu do sklepów. Miały to zapewnić specjalne miejsca do parkowania przywożących towar samochodów. W praktyce jednak bywa tak, że również dostawcy karani są mandatami karnymi przez policję za zatrzymywanie się przed sklepem w celu wyładunku towaru. Dodatkowe utrudnienie spowodowało postawienie znaku zakaz ruchu wszelkich pojazdów wzdłuż całej zachodniej ściany rynku. Efektem tego jest to, że klienci, którzy chcą kupić w sklepie samoobsługowym worki z ziemniakami, są karani mandatami za łamanie tego zakazu. To jest za zatrzymanie się na kilka minut przed sklepem w celu załadunku ziemniaków. Wskutek takich działań sklepy notują straty w dochodach i straty klientów, którzy odchodzą do konkurencyjnych dyskontów, gdzie jest dogodny dojazd. W celu zachowania resztek handlu w rynku zwracam się do pana burmistrza o ponowne przeanalizowanie organizacji ruchu w rynku i wprowadzenie udogodnień dla przedsiębiorców i ich klientów. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Następna pani radna. Na ulicy Kolejowej przy dawnej drodze krajowej nr 3 postępuje zawalanie się chodnika. Być może jest to spowodowane uszkodzeniem rury kanalizacyjnej. Zagraża to potencjalnym mieszkańcom poruszającym się tym chodnikiem. W związku z tym mam tutaj dwa pytania do pana burmistrza. Czy są jakieś plany dotyczące tej kwestii i kiedy będzie wykonany ewentualny remont tego chodnika? I interpelacja. Coraz bardziej postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Problem ten zauważa się również w naszej gminie. Seniorów przybywa, a nie mamy im nic konkretnego do zaoferowania. Uważam, że zasadnym byłoby podjąć inicjatywę i przygotować dla osób starszych jakieś propozycje. Mogą to być miejsca dziennego pobytu seniorów lub klub seniora. Dobrym posunięciem byłoby założenie w naszej gminie Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako aktywizacja ludzi starszych. W imieniu seniorów z naszej gminy proszę pana burmistrza o rozważenie tej propozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko. Dobrze. Radny pan Paweł Szymański. Zwracam się z prośbą do pana burmistrza o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze o wykonanie następujących prac przy drodze nr 2830D w Starych Grochowicach. Uporządkowanie i wycięcie gałęzi i krzaków, które występują w pasie drogowym, uniemożliwiając tym samym swobodny ruch pojazdów. Usypanie i utwardzenie poboczy w miejscach, które tego wymagają oraz zamontowanie barierek drogowych. Proszę o pozytywne rozpatrzenie. Dziękuję. Dziękuję. Więcej nie widzę interpelacji zgłoszonych i zapytań. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Rozpatrzenia projektów uchwał. W tym punkcie poproszę o przeprowadzenie głosowania projektów uchwał panią radną Małgorzatę Ciołko, wiceprzewodniczącą Rady. Przedstawiam pod głosowanie Wysokiej Radzie cztery projekty uchwał w następującej kolejności. Pierwszy
to projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bolkowie. Informuję, że proponuje się na przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej następujące osoby. Pierwsza, na przewodniczącego komisji konkursowej radnego Marka Janasa. Czy wyraża pan zgodę? Drugą, radną Marlenę Baranowską. Czy wyraża pani zgodę? Dobra. Trzecią, radnego Michała Stanek. Czy wyraża pan zgodę? Wyraża. Czwartą, lekarza Małgorzatę Szmerło-Biała. Lekarz Małgorzata Szmerło-Biała wyraziła zgodę. Czy są uwagi? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam kworum i poddaję pod imienne głosowanie projekt uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Ogłaszam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za, zgodnie z imiennym wykazem głosowania. Drugi to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer rzymskie 28 łamane przez 144 łamane przez 04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnomiejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie. Informuję, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji i uwag nie zgłoszono. Czy są uwagi? Nie ma uwag? Stwierdzam kworum i poddaję pod imienne głosowanie projekt uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Ogłaszam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za, zgodnie z imiennym wykazem głosowania. Trzeci to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok z autopoprawką. Nim poproszę panią skarbnik o przedstawienie nam autopoprawki do projektu uchwały, informuję, że projekt uchwały był analizowany między innymi na Komisji Budżetu i Infrastruktury, do którego uwag nie wniesiono. Co panią skarbnik, prosimy czy nie prosimy? Poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Tak, ja tutaj w tym momencie oddam głos pani skarbnik Małgorzacie Wypy, żeby przedstawiła autopoprawkę, czego dotyczy dokładnie. Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok z dnia 27 lutego 2020 roku. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian budżetu po stronie dochodów. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 825 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 31 800 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian budżetu po stronie wydatków. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 161 125 zł. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 28 500 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 459 490 zł. Paragraf trzeci. Budżet po zmianach wynosi
Dochody ogółem 53 826 764 zł. Z tego dochody bieżące 53 243 234 zł. Dochody majątkowe 583 530 zł. Wydatki ogółem 51 580 164 zł 26 groszy. Z tego wydatki bieżące 50 066 835 zł i 26 groszy. Wydatki majątkowe 1 513 329 zł. Paragraf 5. Ustala się przychody budżetu na kwotę 4 634 290 zł zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2019 w wysokości 634 290 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 milionów zł. Uzasadnienie. Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 46 825 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 750-23 paragraf 0940 o kwotę 6 650 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone mienie w roku 2019. Dotyczy oświetlenia ulicznego. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 592 115 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 459 490 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W rozdziale 616 paragraf 6050 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43 000, którą przeznacza się na zadanie pod nazwą budowa parkingu, chodnika oraz oświetlenia hybrydowego przy ulicy Szpitalnej w Bolkowie, działka 441 obręb 2 Bolków. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 161 125 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W rozdziale 750-23 paragraf 44-30 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2650 zł, którą przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zawarciem polis ubezpieczeniowych na mienie gminy. W rozdziale 915 paragraf 42-10 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych w technologii LED w celu ich wymiany na terenie gminy Bolków. W rozdziale 926-95 paragraf 23-20 anuluje się planowaną kwotę w wysokości 2000 zł z przeznaczeniem na dotację dla starostwa powiatowego w związku z otrzymanym pismem informującym o rezygnacji z realizacji zamierzonego zadania. W rozdziale 616 dokonuje się zmiany paragrafu z 4270 na paragraf 4300 dotyczący zakupu usług związanych z naprawą dróg gminnych. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są uwagi? Proszę radny Łukasz Iwódź. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. No niestety na posiedzeniu naszej komisji było troszkę pytań do projektu zmian budżetowych na 2020 rok. No niestety nikt do nas nie dotarł i tutaj szczególne emocje też wzbudziła kwota 200 tysięcy na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP Kaczorów. Widzę, że są przedstawiciele, bardzo im na tym zależy. Myślę, że jakoś chyba doszliśmy do porozumienia między sobą radnymi. Zobaczymy, jak głosowanie pokaże. Tutaj znaczenie duże ma bezpieczeństwo nie tylko tym, którym niosą, czyli poszkodowanym osobom strażakom, tak, ale strażacy, ale samych ratowników właśnie. Myślę, że lepiej im będzie prowadzić, udzielać pomocy w nowym pojeździe. Będą sami bardziej bezpieczni do tego miejsca zdarzenia. To jest raz i myślę, że poprzemy. A ta uchwała jest tylko jak gdyby gwarantem do tego, żeby zbierać dalsze środki i stworzyć taki montaż finansowy na cały ten pojazd. To jest ta pierwsza kwestia. A druga, chodzi mi tutaj o autopoprawkę i mamy w rozdziale 90.015 paragraf 40.2.10 zwiększenie wydatków o 4000 na
oprawę oświetleniowe w technologii LED. Wiemy, że już w sadach dolnych na przykład są wymienione te lampy. Czy są już widoczne efekty w postaci oszczędności energii? Czy byłaby możliwość udzielenia takiej informacji? Dziękuję. To na razie dziękuję pani skarbnik, a tutaj o zabranie głosu poproszę zastępcę. Jeżeli chodzi o oświetlenie LED, zapraszam zastępcę Krzysztofa Andrzejewskiego. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Drodzy Państwo, jeszcze nie ma tak do końca szczegółowych badań, dlatego że pracownicy w urzędzie już siedzą i analizują to z tego względu, że chcą analogicznie do tego samego okresu, co było w zeszłym roku, czyli jak mamy styczeń-luty do styczeń-luty zeszłego roku. Ale wstępnie z tego, co mogę powiedzieć, to z tego, co przeglądałem rachunki, rozmawiałem z panem z referatu gospodarki, około 500 zł na jednym obwodzie wyszło taniej. Tyle oszczędności. Po podwyżce prądu, który już jest. Na jednym obwodzie? Na jednym obwodzie. A sady mają, nie wiem, panie Marku, ile tam? 13 obwodów jest w sadach. Także na jednym obwodzie. Nie wiem, jaki on długi, ale wyszło około 500 zł z tego, co gdzieś tam przeglądałem tylko tak na szybko faktury. Także wydaje mi się, że, drodzy Państwo, że przyniesie to jakieś oszczędności i poprawi też bezpieczeństwo, bo to światła, jak tutaj widać, nawet w Bolkowie są już wymienione koło basenu, na tyle, co starczyło na razie tych lamp, bo już jest zamówienie, kupujemy następne. I część tutaj Jeleniogórskiej w stronę skrzyżowania tutaj do szkoły agrobiznesu. I widać różnicę, tak? No, wydaje mi się, że jest dużo jaśniej i przez to też będzie bezpieczniej. Także jakieś szczegółowe dane, panie burmistrzu, jak będą wykonane przez tam referat, to przekażemy tutaj radnym, żeby było na przykładzie sadów, tak? Bo to jest wioska, która najwięcej tych lamp miała, bo tam jest 162 sztuki, także tam będzie najwięcej, będzie to wiarygodne i będziemy najwięcej wiedzieli, jakie są oszczędności. Dziękuję. Dziękuję, panie burmistrzu. Proszę, radna Kramarczuk. A ja tylko korzystając z okazji chciałbym przekazać podziękowania pracownikom Zakładu Budżetowego za takie sprawne i efektowne stawianie tych lamp, bo są efekty i widać, to aż miło w nocy popatrzeć. Dziękuję. Ja mam tutaj zapytanie dotyczące kwoty przeznaczonej na budowę parkingu chodnika oraz oświetlenia przy ulicy Szpitalnej. Kwota 43 tysiące to jest kwota z naszego budżetu, czy, bo jak pamiętam, to mieliśmy się starać na jakieś zewnętrzne pieniążki z zewnątrz, środki z zewnątrz. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Kwota przeznaczona na Górę Ryszarda, na skatepark i na dofinansowanie do samochodu strażakom w Kaczorowie, no jest dosyć spora i chciałam spytać, skąd ta kwota pochodzi? Czy to są te pieniążki, które zostały zaoszczędzone na dopłatach do wody i ścieków, czy są to pieniądze z tego kredytu, który wzięliśmy w tamtym roku w kwocie ponad 1 700 000. I jeszcze mam takie pytanie, panie burmistrzu. Chciałabym po prostu wiedzieć, jakie prace będą wykonywane na Górze Ryszarda i chciałam też spytać o skatepark. Jak to ma wszystko wyglądać? Jakie tam urządzenia będą zakupione? Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze o kwotę przeznaczoną na budowę parkingu przy ulicy Szpitalnej, tak, pani radna? 42 tysiące złotych. Jest to tylko część ogólnej kwoty, która będzie potrzebna na ten projekt. Resztę planujemy zdobyć z dotacji celowej z budżetu województwa dolnośląskiego, na co składamy, właśnie złożyliśmy wniosek. Także to jest tylko jakby część z budżetu gminy. Całość będzie opiewać,
Dotacja celowa z budżetu województwa to jest 128 502 zł. Jeżeli chodzi o skatepark, w uchwale budżetowej macie Państwo zarezerwowane tam 100 000 zł. W tych 100 000 zł mieści się projekt i zakup urządzeń. Planujemy owe urządzenia, owy skatepark zainstalować przy ulicy 1 Maja na, między istniejącymi już boiskami na płycie asfaltowej. Te boiska zostaną troszeczkę rozsunięte, a między nimi zostanie wkomponowany skatepark ze względu na to, że tam już jest gotowa nawierzchnia. Zostaną zakupione profesjonalne 4 urządzenia dokładnie. Nie potrafię teraz dokładnych nazw przytoczyć tych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą od profesjonalnej firmy z wymaganymi atestami. Także wszystko wskazuje na to, że będziemy mogli się zamknąć w tej kwocie, może nawet i mniej. Jeżeli chodzi o budowę, o plan, zamierzenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Górze Ryszarda, 100 000 zł jest to jedynie kwota na rozpoczęcie prac związanych z zaprojektowaniem. Zaprojektowaniem tak naprawdę na nowo tego terenu, gdyż poprzednia dokumentacja, która była stworzona na ten cel, wynosiła, znaczy wartość tych nakładów, które miały być poczynione, miały być na, odpiewać na 279 tysięcy złotych. Z budżetu gminy zostało wydatkowane 189 485 zł. Ja mówię o poprzednim projekcie, który stracił swoją wartość, bo nic nie zostało w tym temacie zrobione. Natomiast i dlatego nie możemy używać tego projektu, nie można go odświeżyć. Natomiast na bazie tych projektów, które wcześniej istniały, możemy dalej coś planować. I to też po ostatnim spotkaniu na Komisji Sportu i potem na spotkaniu bodajże chyba tego samego dnia wieczorem w walnym zebraniu Klubu Sportowego Piast wraz z Klubem Sportowym Bolko zadeklarowałem, że ruszą ponownie nieczynne już od 6 lat spotkania takiego ciała doradczego przy burmistrzu Bolkowa Rady Społecznej Sportu, które już mają wytyczonych swoich członków. I właśnie to pierwsze spotkanie, które odbędzie się, zadeklarowałem się, że odbędzie się w pierwszej połowie marca. Przyjdą na niego właśnie zainteresowani najbardziej, czyli członkowie klubu Piast, członkowie klubu Bolko-Bolków. I to właśnie przy ich udziale i tak naprawdę przy sugestiach sportowców będziemy planować, co ma się na tamtym terenie znaleźć. Jakie boisko, jeżeli potrzebne będzie dodatkowe treningowe, to w jakiej wielkości. Jeżeli będzie potrzebna bieżnia, to jaka, ilu torowa. Chodzi też o infrastrukturę, co jest najbardziej niezbędne, żebyśmy też niepotrzebnie nie przeinwestowali, żeby nie budować niepotrzebnych obiektów, które nie będą używane albo nie ma zainteresowania w tej materii na terenie naszej gminy. I na to te pieniądze mają być przeznaczone, czyli najpierw konsultacje społeczne szeroko rozumiane, czyli z tymi środowiskami, które najbardziej są zainteresowane, a potem po spisaniu wszystkich tych uwag i być może nakreślenia jakiegoś planu, czego będziemy oczekiwać, dopiero zlecenie do biura projektowego na projekt tego obiektu. I temu ma służyć ta kwota. Dziękuję bardzo. Finansowanie. Jeżeli chodzi o sam projekt, tutaj, jeżeli chodzi o sam projekt, no projekt chciałbym tutaj w tym momencie, żeby koszty zostaną poniesione tylko i wyłącznie z budżetu gminy. Natomiast już dokumentację projektową, natomiast same działanie, całość inwestycji, będziemy starać się o środki zewnętrzne na ten cel. Jest Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury. Będziemy szukać. Panie burmistrzu, pytam o finansowanie, bo w budżecie na 2020 rok nie było tych pieniążków, dlatego pytam, skąd te pieniążki będziemy mieli na te inwestycje, na dopłatę do samochodu, na Górę Ryszarda, na skatepark. Już w tym momencie poproszę o zabranie głosu panią skarbnik. Pani skarbnik dokładnie objaśni, skąd się to weźmie. W paragrafie 5 w projekcie uchwały jest wyjaśnienie, że
planuje się pokryć wszelkie niezaplanowane w uchwale budżetowej wydatki z kwoty rozliczenia z zamknięcia roku 2019, czyli z kwoty wolnych środków wynikających z zamknięcia roku. To jest łącznie kwota 634 290 zł. Dziękuję. Dziękuję. Następny w kolejce jest radny Marek Kwiatkowski. Udzielam panu głosu. Panie burmistrzu, bo powiedział pan o spotkaniu sportowców co do planowania działalności na Górze Ryszarda na tym obiekcie sportowym. To znaczy ja myślałem, że to nie tylko sportowcy będą decydować o tym, co ma się tam znaleźć, bo uważam, że jest to tak wspaniałe miejsce, że uważam, że jakieś uwagi powinni wnieść też mieszkańcy, bo jest kupę rodzin, dzieci, miejsce spacerowe. Myślałem, że to będzie taki ośrodek bardziej, czy tam obiekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom, nie tylko sportowcom, żeby to się nie zakończyło na tym etapie, że zamykają się sportowcy w swoim gronie i nikt nie ma prawa tam wejść. Uważam, że powinno to służyć wszystkim mieszkańcom, może jakiś placyk dla baw, dla dzieci, coś takiego, bo tam bardzo dużo ludzi chodzi z dziećmi, także uważam, że powinno to służyć wszystkim. Dziękuję serdecznie. Panie burmistrzu, udzielam głos. Dziękuję panie radny tutaj za zwrócenie uwagi. Oczywiście jak najbardziej. Mamy, drodzy państwo, tak naprawdę cały rok. Cały ten rok 2020 i ta kwota, którą tutaj niedługo będziecie państwo głosować między innymi. Chciałbym właśnie, żeby ten rok wykorzystać ze względu na to, że jest to chudy rok, nie oszukujmy się, właśnie na te konsultacje, właśnie na to, żeby ustalić sobie dokładnie, czego potrzebujemy być może, a raczej na pewno potrzeby takiego kompleksu obiektu sportowego zmienią się, bo skoro mamy w planie zbudowanie skateparku w innym miejscu, który był wcześniej ujęty właśnie w projekcie tego boiska czy kompleksu sportowego na wzgórzu Ryszarda, no to już o tą kwotę na przykład, czy o to działanie, o tą inwestycję już będzie w tym momencie pomniejszone. Dlatego biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę to, co się zmieniło na terenie miasta czy na terenie całej gminy, to, co przybyło, i biorąc również pod uwagę potrzeby samych mieszkańców, a przede wszystkim miasta Bolkowa, jak najbardziej słuszna uwaga i na pewno z tego skorzystam. Dziękuję. Pan radny Marek Janas, proszę. Panie burmistrzu, ja jeszcze nawiązuję do tego skateparku, który ma być zlokalizowany przy ulicy 1 Maja na boisku. W tej chwili po intensywnych opadach deszczu tam na tym boisku stoi woda. Położenie tam urządzeń skateparkowych, które mają być zgodnie z tym, co nam na komisji przekazał pan Radek Łukasiński, wykonane ze sklejki, nie wróży długiego użytkowania tych urządzeń. Także proszę przeanalizować jeszcze dokładnie tą sprawę. Proszę panie burmistrzu. Szanowny panie radny, ja osobiście oglądałem podobne obiekty na terenie innych gmin, na terenie innych samorządów. I drodzy państwo, są to konstrukcje metalowo-drewniane, a to drewno wynika po prostu z sklejki, ze sklejek wodoodpornych. Są to rzeczywiście urządzenia w ten sposób konstruowane. Oglądałem naprawdę w kilku miejscach i taka jest praktyka. Tak to wygląda w innych samorządach, tak inne gminy inwestują, w ten sposób powstają te obiekty. Można niedaleko pojechać na przykład do Jawora na tak zwany Jawornik. Tamte urządzenia tego skateparku, który tam się znajduje, również są zrobione z konstrukcji metalowo-drewnianej, czyli drewnianej mam na myśli te właśnie sklejki wodoodporne. Jest to materiał droższy, ale właśnie dlatego używany do tego typu urządzeń, które z wiadomych względów będą umieszczane jako urządzenia zewnętrzne, a więc wszelkie certyfikaty i ceny przede wszystkim za te urządzenia, dlatego tylko 4, zaznaczam, ze względu na ceny, bo to są drogie urządzenia, dlatego będzie zamontowane tylko 4, ale będą, uważam, że odpowiedniej jakości, tak jak wspomniałem wcześniej, z certyfikatami, z pozwoleniami. Także nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby to powstało dłużej. Dziękuję. Drodzy państwo, przed poddaniem uchwały pod głosowanie, z uwagi na to, że przedmiotem jest też wyjątkowa sytuacja, jaką jest bezpieczeństwo. Chodzi o tą kwotę dotacji 200 tysięcy złotych. Chciałbym, żeby w tej wyjątkowej sytuacji na prośbę strażaków chcę im udzielić głosu, żeby zabrali głos celem uzasadnienia i motywowania ewentualnie dlaczego. Proszę.
przedstawiciela strażaków. Tak, w tym momencie tutaj poprosimy prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z Kaczorowa, pana Pawła Książka. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. No jak wszyscy wiecie, rozpoczęliśmy starania o zakup nowego samochodu. Nie wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę, że o ten samochód walczymy już od 2018 roku. W tym roku pojawiła się realna szansa na zakup samochodu. Mamy duże poparcie ze strony no w tej chwili obecnego zastępcy komendanta głównego PSP, pani marszałek Elżbiety Witek. Zmieniły się zasady finansowania. W tym roku wkład własny w gminy, który jest potrzebny do zakupu samochodu, wynosi tylko lub aż 200 tysięcy złotych. W zeszłym roku było to 150 tysięcy złotych więcej, o czym państwo wszyscy doskonale wiecie. I postanowiliśmy tutaj przy pomocy pana burmistrza rozpocząć, tak jak już mówiłem, starania o zakup tego samochodu. Byliśmy na spotkaniu z panem komendantem jeszcze wtedy, panem komendantem wojewódzkim Adamem Koniecznym we Wrocławiu. Jesteśmy wytypowani jako jedna z trzech jednostek na terenie powiatu jaworskiego do zakupu tego samochodu. Ze względu na to, iż jesteśmy najbardziej oddaloną jednostką od PSP w Jaworze i jesteśmy dysponowani na teren czterech powiatów, czyli jeleniogórski, kamiennogórski i złotoryjski, nie licząc powiatu jaworskiego oczywiście. Zdarzenia, z którymi mamy do czynienia, są to głównie wypadki drogowe. Tutaj no szkoda, że nie ma pana komendanta, na pewno by to potwierdził, że największą ilość wypadków, która jest odnotowana na DK3, to jest rejon Mysłowa i Kaczorowa, gdzie mamy newralgiczne punkty, do których dochodzi no, wielokrotnie w tych samych miejscach do wypadków drogowych. No, są to wypadki, które kończą się z różnym skutkiem. Na szczęście w zeszłym roku nie było ofiar śmiertelnych, choć były osoby ciężko ranne i szybkie dotarcie do miejsc tych zdarzeń, jak i również pożarów, gwarantuje to, że tych ofiar jest znacznie mniej. Czas dojazdu PSP z Jawora do Kaczorowa czy też do Mysłowa w okresie letnim to jest w granicach 30 minut. W okresie zimowym ten dojazd wydłuża się do średnio 40 do 50 minut. To samo dotyczy Lipy, Radzimowic, Płoniny i wszystkich tych miejscowości, które są najdalej położone od PSP. Nie zawsze może z pomocą przyjść PSP z Kamiennej Góry czy też Jeleniej Góry, gdzie to oni są też w pierwszej kolejności dysponowani do nas. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego możemy być dysponowani na teren całego województwa dolnośląskiego i teren całego kraju. W 2018 roku, 20 września, zostaliśmy zadysponowani w ramach kompanii ratowniczo-gaśniczej Złotoryja na pożar poligonu lasu i wrzosowisk na poligonie w Świętoszowie. Tam nasz samochód został znacznie uszkodzony, bo pękł zbiornik wodny. Tutaj przy pomocy ówczesnego burmistrza i komendanta powiatowego staraliśmy się załatać te uszkodzenie. Zostało to zrobione doraźnie, ale po pewnym czasie zbiornik zaczął pękać dalej. Wstępna wycena naprawy samochodu i przywrócenia go do pełnej sprawności przez firmę Ergaś, która się zajmuje takimi naprawami doraźnymi samochodów pożarniczych, to jest w granicach 150 tysięcy złotych koszt przywrócenia do pełnej sprawności tego samochodu. No i cóż tu można jeszcze więcej powiedzieć? No, ze swojej strony już rozpoczęliśmy pewne działania, zaprzęgnęliśmy do pracy przedsiębiorców z Kaczorowa, ludzi, zorganizowaliśmy imprezę charytatywną, z której całkowity dochód tutaj dzięki pomocy pani dyrektor Domu Kultury zostanie przeznaczony na zakup tego nowego samochodu. Zbieramy pieniądze gdzie się tylko da. Mamy przygotowane pisma do KGHM-u, do stref ekonomicznych tutaj u nas działających w naszym rejonie. I czekamy tylko na państwa pozytywną, mam nadzieję, jednogłośną decyzję o zadysponowaniu tej kwoty 200 tysięcy na zakup tego pojazdu. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos udzielam panu radnemu Zbyszkowi Wolskiemu. Proszę. Dobry zielony,
Jak najbardziej, przynajmniej z mojej strony uważam, że jest to bardzo konieczny zakup. Tak z ciekawości po prostu zapytam docelowo, jaka będzie wartość tego sprzętu. No i oczywiście zapytam też o markę. Zapraszamy, zapraszamy, proszę, bo to dosyć ciekawe, żeby wszyscy wiedzieli, tym najbardziej, żeby społeczność bulkowska się dowiedziała. Jeszcze nie powiedziałem najważniejszej rzeczy, że tutaj razem po konsultacjach z komendantem powiatowym postanowiliśmy kupić w pełni terenowy samochód, którego nie ma PSP ze względu na ukształtowanie terenu gminy i powiatu, też ze względu na zalesienie tutaj gminy. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o dofinansowanie tego zakupu. Tam mamy nadzieję, że będzie też to przychylnie rozpatrzone. W pierwszej opcji braliśmy pod uwagę zakup samochodu na podwoziu Iveco terenowego, no ale z tego względu, że jest wszystkie podwozia w tym roku u Szczęśniaka zostały zarezerwowane, będziemy nawiązywali współpracę z firmą Mototrax z Kielc. Tutaj już koledzy z Sadów mają od nich samochód, ale po prostu będzie to samochód na całkowicie innym podwoziu. Będzie w pełni terenowy, którego nie ma ani PSP, ani żadna z innych jednostek w powiecie. I koszt tego, no mamy nadzieję, że uda nam się kupić ze sprzętem hydraulicznym ten samochód, to będzie gdzieś w granicach 850 tysięcy złotych. Jeszcze tutaj proszę panie prezesie przytoczyć, ile wody będzie mógł ten samochód mieć na sobie do działań bojowych i jakiej marki spodziewacie się tego auta? No tak, najważniejsze. No to będziemy chcieli zakupić samochód marki MAN, tak jak to mają druhowie w Sadach, bo z tego co wiemy, tutaj już nawet koledzy z Rochowic przed wprowadzeniem auta do podziału bojowego mieli tam jakieś drobne problemy techniczne z Renault. Samochód będzie wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów i będzie miał zbiornik na pianę gaśniczą 300 litrów, czego nie ma w naszym samochodzie, a często zdarza się do tego, że przy wypadkach dochodzi do pożarów samochodów. I tutaj w takich wypadkach wspomagają nas jednostki z Wojcieszowa i z Janowic Wielkich, które są wyposażone, mają auta wyposażone w pianę. W zeszłym roku staraliśmy się z Fundacji Orlen o dofinansowanie zakupu takiego specjalnego systemu gaśniczego pianowego, który moglibyśmy zamontować na naszym pojeździe. Niestety wniosek został odrzucony, chociaż tam nie wchodziły wielkie pieniądze w grę, bo większość pieniędzy mieliśmy swoich. No i w tym roku praktycznie cały nasz budżet, który mamy u siebie w OSP, chcemy przeznaczyć na zakup tego samochodu. Jeszcze poproszę, bo korzystając z okazji też zabiorę głos. Cytując pana prezesa słowa, że ta kwota jest aż 200 tysięcy złotych, bo może się nam wydawać, że to jest kwota ogromna i tylko 200 tysięcy złotych w porównaniu z dotacją, jaką możemy otrzymać i korzystając z okazji, że kupimy taki sprzęt, z racji wykonywanego zawodu mam okazję widzieć, jak działacie. Niejednokrotnie widziałem was w akcji i wiem, że o życiu ludzkim decydują niekiedy minuty i sprzęt, który posiadacie, zwłaszcza te wozy, które są sprzęt, który mają na wyposażeniu, naprawdę robią duże wrażenie i skuteczność. I moja sugestia to jest taka, panie burmistrzu, żeby może przy okazji na przykład Libolkowa, jeżeli projekt zostanie zaakceptowany pozytywnie, państwo byście ewentualnie kupili taki sprzęt i w oparciu o nowe nabytki naszych straży, żeby pokazali ludziom, strażacy nasi, jak działają te sprzęty, żeby zaprezentowali skuteczność, zwłaszcza tych urządzeń, które są na wyposażeniu. A proszę mi wierzyć, naprawdę robi to wrażenie. Dziękuję. Dziękuję również. Nie ma więcej pytań? Nie ma więcej uwag. Stwierdzam kworum i poddaję pod imienne głosowanie projekt uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Ogłaszam,
że projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu z autopoprawką na 2020 rok został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za, zgodnie z imiennym wykazem głosowania. Czwarty to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Instytucję Kultury prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynku. Nim poddam projekt uchwały pod głosowanie, przypomnę radnym, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji i uwag nie zgłoszono. Czy są uwagi? Nie ma uwag. Stwierdzam kworum i poddaję pod imienne głosowanie projekt uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od głosu? Ogłaszam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 15 głosach za, zgodnie z imiennym wykazem głosowania. Dziękuję. Dziękuję pani wiceprzewodnicząca. Nie przejdziemy do punktu 11 wolnych wniosków i informacji. Pragnę przywitać przybyłą na moje zaproszenie na sesję panią dyrektor Gminnomiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wolkowie, panią Katarzynę Doszczuk-Fławkę. Pani dyrektor, proszę, zapraszam do czytania informacji. Jeszcze marzę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałabym Państwa zaznajomić, poinformować o swojej decyzji w związku z wypadkiem, który miał miejsce w Ośrodku Kultury. Wyłączam z użytkowania salę widowiskową. W mojej ocenie sala widowiskowa nie spełnia wymogów technicznych do tego, aby była użytkowana. Ponadto zagraża życiu i zdrowiu osób użytkujących tę salę. Ja pozwolę sobie o włączenie zdjęć, które przygotowałam dla Państwa w celu zaznajomienia, co się wydarzyło. Drodzy Państwo, sytuacja wygląda następująco. Spadł sztankiet. Sztankiet to jest element mocujący kurtynę, dekorację, to jest właściwie fragment. Uderzył pracownika, ranił go. Tym samym uznałam, że zostało wszczęte postępowanie powypadkowe. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Wstrzymuje się z użytkowaniem tej sali do czasu, właściwie do momentu, aż uzyskam w protokole powypadkowym wskazania do tego, aby ją na nowo uruchomić. Chciałabym też Państwa zaznajomić się z sytuacją, która ma miejsce w obiektach, którymi zarządzam. Są one w mojej ocenie w kiepskim stanie technicznym. Nie mówię tutaj już tylko o samym mocowaniu kurtyn, ale o całości sali widowiskowej. Tam też przygotowałam inne zdjęcia, które obrazują sytuację. Chciałabym też nadmienić, że ten sprzęt, który jest w sali widowiskowej, nie miał przeglądów technicznych. Kula, która jest zamontowana na środku sali, była montowana 23 lata temu minimum i ona też nigdy nie była poddana żadnym przeglądom, nie było sprawdzane mocowanie tej kuli. Niepokoją mnie te odchylenia, które są przy mocowaniu kuli. Dlatego w momencie, kiedy będę miała informację o stanie technicznym tej sali, ona zostanie na nowo uruchomiona. Chciałabym też poinformować Państwa o innych elementach niepokojących, które mają miejsce w świetlicach wiejskich, którymi zarządzam. Jak Państwo sami wiecie, jest ich teraz już 10. Drodzy Państwo, przez ostatnie lata były one w niewielkim stopniu remontowane. Część tych świetlic ma rozwiązania, tak byśmy sobie kolokwialnie je nazwali, umowne. Mam tu na myśli
Szambo w Lipie, które jest usytuowane na prywatnej posesji. Jak Państwo sami możecie sobie wyobrazić, jakie to może rodzić problemy w momencie, kiedy chcemy to szambo opróżnić. Mysłów, mamy wspólne szambo z mieszkańcami. Jakby kolejne problemy, nie ma tutaj żadnych regulowań tego, kto, na jakich zasadach będzie to szambo opróżniał. Ponadto ono ma zaledwie 3000 litrów, co jest dość niewielką pojemnością. Cieknące dachy Mysłów, Kaczorów. W Mysłowie udało się nam już zażegnać ten problem. W Kaczorowie trwają prace. Nowa świetlica. Co się zatem wydarzyło, to już Państwo możecie wiedzieć. Ponadto mamy problem kanalizacyjny w Wolbromku. No i kolejny obiekt, który jest w moim zarządzaniu, to jest ośrodek wypoczynku świątecznego. Tam, drodzy Państwo, w mojej ocenie czas zatrzymał się 20 lat temu. Jak on wygląda, sami wiecie. Także Dom Kultury, i to są te zdjęcia, które Państwo widzieliście. Chciałam, żeby Państwo znali realia obiektu, którymi zarządzam. Właściwie udało mi się przygotować zdjęcia jedynie z Domu Kultury, tym bardziej motywowana wypadkiem, który miał miejsce 2 dni temu. Drodzy Państwo, myślę, że tutaj musimy zmierzyć się z wyzwaniem, jakim będą remonty tych obiektów, żebyśmy chociaż dorównali przeciętnym standardom takich ośrodków w Polsce. Z tego miejsca też chciałabym Państwa zaprosić na uroczystość upamiętnienia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który będzie odbywał się tutaj w galerii, a właściwie zacznie się modlitwą w kościele o godzinie 12. Następnie złożymy kwiaty pod krzyżem i przejdziemy tu do galerii. Pan Roman Sadowski, historyk, regionalista, przewodniczący Rady Powiatu, powie kilka słów o historii. Będą też występy artystyczne zespołu Iskierka i Echo, a następnie będzie projekcja filmu Zapora. Jest to film, który pozyskaliśmy z Instytutu Pamięci Narodowej. Także serdecznie Państwa zapraszam na tę uroczystość. Dziękuję. Dziękuję. W punkcie 11 porządku obrad mamy wolne wnioski, informacje i w tym miejscu poproszę panią sekretarz Marlenę Baranowską o czytanie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy Miasta Bolków za 3 kwartały 2019 roku. Jednocześnie dodaję, że do Rady Miejskiej nie wpłynęły inne wolne wnioski, informacje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Znak pisma RM.0012.13.1.2020. Komisja Rewizyjna w załączeniu przekazuje protokół z przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Bolków za 3 kwartały 2019 roku. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Bolków, której dyrektorem jest pani Wioletta Drewniak, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Bolkowie. Komisja w składzie: pan Michał Stanek, przewodniczący komisji, pan Marek Kwiatkowski, pani Elżbieta Kramarczuk, pan Zbigniew Wolski. Na podstawie upoważnienia RM.0012.1.12.2.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku do przeprowadzenia kontroli. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli od dnia 10 grudnia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2020. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i podanie okresu objętego kontrolą. Kontrola wydatkowania dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Bolków za 3 kwartały 2019 roku. Opis przebiegu kontroli. Na potrzeby kontroli pani dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Bolków oraz główna księgowa przygotowały informacje o przebiegu planu finansowego kontrolowanej instytucji z uwzględnieniem filii w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. Podczas kontroli analizowano udostępnione wyżej wymienione dane z rozbiciem na szczegółowe koszty poniesione z dotacji gminy. Wynik czynności kontrolnych z podaniem wniosków kontroli wskazując na stwierdzone nieprawidłowości.
kontrola wydatkowania dotacji przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Bolków za 3 kwartały 2019 roku wykazała, że planowana kwota dotacji podmiotowej na 2019 rok wynosi 391 900 zł, a otrzymano 298 000. Kwoty z dotacji przypadają na zbiory biblioteczne, zużycie wody, zużycie materiałów, w tym prasa, nagrody i słodycze dla uczestników organizowanych konkursów, środki czystości, zakupy wyposażenia, zużycie gazu, zużycie energii elektrycznej, usługi transportowe, pozostałe usługi obce, w tym czynsze za wynajmowane lokale w Bolkowie, Wierzchosławicach i Lipie, usługi bankowe, usługi kulturalno-rozrywkowe, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, składki na fundusz pracy, świadczenia urlopowe, pozostałe świadczenia, w tym szkolenia BHP, odzież ochronna, badania okresowe, podatek od nieruchomości, opłata za odpady, podróże krajowe i ryczałty samochodowe oraz ubezpieczenia. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 14 719 zł i 74 groszy stanowiły na dzień 30 września 2019 roku środki obrotowe. Kontrola nie wykazała żadnych uchybień, a komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Bolków dnia 10 lutego 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że głos chce zabrać pani radna Agnieszka Szymerska. Proszę. Panie przewodniczący. Halo? Jest, słychać. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Korzystając z okazji, że w rozdziale 926-95 paragraf 2320 starostwo powiatowe wycofało, złożyło rezygnację z dotacji w wysokości 2000 zł. Chciałabym złożyć wolny wniosek na przeznaczenie tej kwoty na ogrodzenie na placu zabaw przy ulicy Wiśniowej. Ma pani pisemko? Na piśmie złożę interpelację. Dobrze, proszę. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pani zamierza zabrać głos? Tak, dobrze. Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do ostatniego punktu zakończenia obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 17. sesję Rady Miejskiej w Bolkowie i dziękuję wszystkim serdecznie za udział w sesji. Dziękuję. Szanowni radni, tutaj ja jeszcze tylko na chwileczkę przeproszę. No, chciałbym pogratulować strażakom z OSP z Kaczorowa i życzę sukcesu. Działajcie, bo teraz wszystko w waszych rękach.